Będziemy mieli drugą część na temat przybytku. Ta pierwsza to było takie wprowadzenie. Druga część to będzie takie ogólne spojrzenie na przybytek, łącznie z tym ogrodzeniem niezwykłym. Bo przybytek składał się zasadniczo z trzech części. Z dziedzińca, który był otoczony tym niezwykłym ogrodzeniem i tym wszystkim, co na tym dziedzińcu się znajdowało. To jest ta pierwsza część. A druga część dotyczyła, druga i trzecia, samej świątyni. Sama świątynia, albo inaczej przybytek, przedzielona była, nie na połowę, ale przedzielona była. I pierwsza część nazywana jest miejscem świętym, a druga część nazywana jest miejscem najświętszym. W tej drugiej części samego namiotu, czyli trzeciej części ogólnie przybytku, był właśnie Boży Tron. O tym będziemy mówili w dalszych naszych spotkaniach. Teraz takie ogólne spojrzenie na temat przybytku. Była to budowla czy konstrukcja dosyć znaczna, dosyć znacznych wymiarów. Ten dziedziniec miał długości, w Biblii to jest podane w łokciach. Łokieć nie jest tak jednoznacznie określony. Spotkałem różne wartości łokcia, od 46 do 52,4 cm. Myślę, że nie zrobimy jakiegoś błędu, kiedy uśrednimy to i powiemy, że łokieć to będzie pół metra. Lepiej nam będzie się to w głowie układało. A więc przybytek miał długości 100 łokci, czyli 50 metrów. Co 5 łokci, czyli co 2,5 metra, był słupek wysoki też na 5 łokci. W tej dłuższej części tych słupków było 20. Czyli 20 razy 2,5 to mamy 50 metrów. 100 łokci to jest 50 metrów. 20 tych słupków. Z drugiej strony równolegle tak samo. Te krótsze boki, to był taki prostokąt, były o połowę krótsze od tych dłuższych. Było 10 słupków, co 2,5 metra, czyli co 5 łokci, na 5 łokci, czyli na 2,5 metra wysokie. Słupki te osadzone były na fundamencie z miedzi, a przykryte były takimi głowicami ze srebra. Na tych słupkach te słupki podtrzymywały płótno. Jest powiedziane, że to jest bisior. Bisior to jest lniane białe płótno. Jest powiedziane, że to był skręcony bisior. Historycy podają, biblijni historycy, że to było niezwykle cenne płótno. Wszystko to opisane jest w 27 rozdziale II Księgi Mojżeszowej od 9 do 19 wiersza. Od 9 do 19 wiersza czytamy o tych rzeczach, które teraz wam tutaj przedstawiłem. Wejście było tylko jedno. Nie było jakichś bocznych furtek. Było jedno główne wejście. Jeżeli chciałeś wejść na teren przybytku, musiałeś to wejście odszukać. To nam pokazuje, że do Boga można się zbliżyć na Jego warunkach. Nie w dowolny sposób. To wejście nam pokazuje. O tym wejściu będę mówił jeszcze szczegółowo. Na samym dziedzińcu znajdowały się dwa elementy. Pierwsze tuż przy wejściu,
To był ołtarz całopalenia, on jest różnie nazywany, ołtarz miedziany, ołtarz do składania ofiar. On jest w tym samym 27 rozdziale od pierwszego wiersza opisany, ten ołtarz. Drugim elementem, który był za tym ołtarzem, było takie bardzo dziwne naczynie. W tym trzecim wykładzie będę na ten temat mówił. Teraz tylko wymieniam. Nazywane to jest kadzią miedzianą, która miała podstawę, kadź miedziana i wypełniona była wodą. To są te elementy, które były na terenie dziedzińca. Sam przybytek jako namiot wykonany był z desek, które były pokryte złotem. Deski drewniane wykonane były z takiego specjalnego, z drzewa akacjowego. To drzewo nazywa się, ono jest niekiedy tłumaczone w niektórych pismach jako drzewo niezniszczalne, shittim. To ma swoją wymowę. Te deski z tego drzewa wycięte, pokryte były złotem. W środku, do środka prowadziła kolejna zasłona. Tu była zasłona, która prowadziła na teren dziedzińca. Kolejna zasłona. Ten przybytek miał trzy ściany z tych desek wykonane. Deski były osadzone na fundamencie ze srebra. Pod każdą deskę były dwa bloki srebrne. Ma wszystko swoją wymowę i w swoim czasie będziemy mówili szczegółowo. Teraz jest ogólne spojrzenie tylko. Do środka, do miejsca świętego prowadziła druga zasłona, a w środku były trzy elementy. Po lewej stronie, jak wchodziłeś, po lewej stronie był świecznik siedmioramienny, czyli menora. Naprzeciwko tego świecznika był stół z chlebami pokładnymi albo z chlebami oblicza. 12 chlebów według plemion izraelskich. Chleby te mieli prawo jeść tylko kapłani. To jest drugi element. Trzecim elementem, tuż przed kolejną, trzecią zasłoną, był ołtarz kadzidlany, na którym spalane było kadzidło, specjalnie przygotowane. Kadzidło to, kadzidła tego nie wolno było używać jako pachnidła dla człowieka, co ma niezwykłą wymowę, w swoim czasie o tym powiemy. Później była zasłona, która oddzielała miejsce święte od miejsca najświętszego. Do miejsca świętego mieli prawo wejść kapłani. Nikt inny, tylko kapłani, którzy byli powołani przez Boga. O kapłaństwie będzie w późniejszym czasie. A tylko arcykapłan raz w roku, w dzień pojednania, pokuty, Jom Kippur, miał prawo odsłonić tą zasłonę i wejść do miejsca najświętszego, oczywiście nie z gołymi rękami, z krwią, ofiary, za własne grzechy, za grzechy ludu. W środku, w tym miejscu najświętszym, była Arka Przymierza. Skrzynia świadectwa. Ona jest nazwana skrzynią świadectwa. Dlaczego skrzynią świadectwa? Też w swoim czasie o tym powiemy. A więc widzicie, to jest takie ogólne spojrzenie. Całość przykryta była tego namiotu, taką poczwórną zasłoną. Pierwsza zasłona, od dołu patrząc, bardzo kolorowa, na której były te kolory, co na tych dwóch zasłonach i nawet na tej trzeciej. Na tej zasłonie była zasłona biała, z koziej sierści. Na tej zasłonie była zasłona czerwona, na czerwono farbowana, ze skór baranich.
a później na górze była taka zasłona, ona różnie jest tłumaczona, my w naszej Biblii mamy to przetłumaczone ze skurborsuczy, ale możecie spotkać z morświnów, to jest taki wyraz, który bardzo trudno jest przetłumaczyć na polski, z jakiegoś zwierzęcia, prawdopodobnie raczej morskiego zwierzęcia. Taka szara, zwyczajna. I to też ma swoją wymowę. Każda z tych zasłon ma swoją wymowę. Oto to jest takie ogólne spojrzenie na temat przybytku. Przybytek był namiotem, a więc można go było zdemontować i przenieść na inne miejsce. A to było z rozkazu Pana Boga. To Bóg decydował, kiedy i gdzie ten przybytek ma być przeniesiony, w jakim miejscu znowu rozłożony i w jaki sposób ma być rozłożony, bo to też ma swoje znaczenie. Ta szekina, która była tu, nad miejscem najświętszym, kiedy się podnosiła, z nad przybytku to było symbolem dla Izraelitów, że ci ludzie, którzy byli wyznaczeni do obsługi tego namiotu, mieli wziąć się do roboty, zwinąć ten namiot. Każdy wiedział, co ma robić. Roboty było mnóstwo. Byli do tego wyznaczeni ludzie. Było to plemię Lewiego. Lewi, jeden z protoplastów Izraela, miał 3 synów. Tam byli, to był Kehat, to był Merari i tam był jeszcze Gerszon. Od tych 3 ludzi powstały 3 rody, dosyć liczne, w tysiącach się liczyli. Mężczyźni z tych rodów, Kehatyci, Gerszonici, Meraryci, służyli przy przybytku od 30 do 50 roku od 30 do 50 roku. Z 50 lat kończył swoją służbę. Był podział pracy bardzo dokładny. 4 Mojżeszowa, 4 rozdział, kiedy przeczytacie, to dowiecie się, co każdy z tych rodów miał robić. Te, tylko tak wspomnę, te rzeczy najświętsze, z Arką Przymierza włącznie, a może przede wszystkim, to były pod obsługą Kehatytów. Tylko oni mogli się zbliżyć do tych rzeczy najświętszych. W jaki sposób oni to zwijali tam w 4 rozdziale, to przeczytacie sobie. A więc to jest takie ogólne spojrzenie na temat przybytku. Teraz powiem o symbolice samego ogrodzenia. Więc jak już wspomniałem, słupki. Akurat, o dziwo, Biblia nie podaje, z jakiego materiału te słupki. Gdy będziecie czytać komentarze, to raczej komentatorzy przyjmują, że to były słupki drewniane. I prawdopodobnie tak było. Ale że Biblia nie podaje akurat w tym miejscu, jakiego rodzaju to były słupki, więc ja też nie będę tutaj podawał symboliki tego drewna, bo na to przyjdzie czas, kiedy Biblia wyraźnie poda, że drewno było użyte. I jakie drewno. A więc słupki te były osadzone na fundamencie z miedzi. Czytamy o tym w 2 Księdze Mojżeszowej, w tym 9 wierszu. Dziedziniec przybytku urządzisz tak, po stronie prawej, w kierunku południa, dziedziniec będzie miał zasłony ze skręconego bisioru, długie na 100 łokci po jednej stronie. Do tego zrobisz 20 słupów i 20 ich podstaw z miedzi. Te słupki stały na podstawach z miedzi. Wiecie, jeżeli chodzi o miedź, to ona ma swoją wymowę w przybytku w zależności od tego, z jakiego źródła pochodzi. I na przykład miedź była użyta przy ołtarzu, który jest nazwany ołtarzem miedzianym, ołtarzu ofiarnym, ołtarzu całopaleń.
I tam jest podane źródło tej miedzi. To ma wielką wymowę. Do tego dojdziemy. Miedź była użyta przy wykonaniu tej kadzi, która była za ołtarzem. I tam jest również podane źródło pochodzenia tej miedzi. To też ma wielką wymowę. Natomiast tu jest tylko wymienione, że słupki stały na miedzi, ale nie jest podane źródło. Dlatego musimy szukać w innych miejscach w Piśmie Świętym, o czym ta miedź mówi. Niekiedy ten wyraz, który tu jest użyty jako miedź, tłumaczony jest jako brąz. Na przykład Biblia Tysiąclecia tłumaczy to jako brąz. Niekiedy nawet jako spisz. Kiedy poszukamy, co to jest brąz, co to jest spisz, to są bardzo podobne materiały, gdzie głównym składnikiem do 90% jest miedź. A tylko kilka procent jest albo cyna, albo cynk, trochę ołowiu. I stąd tłumaczone to jest właśnie jako brąz, czy jako spisz. Ale tu pozostańmy przy tej miedzi. Co Bóg chce nam powiedzieć przez to, że te słupki stały na fundamencie z miedzi? Wiecie, jest takie jedno słowo, które bezpośrednio się do tego odnosi, to jest słowo od Pana Boga. To jest w Księdze Joba, to jest 40 rozdział, chyba 18 wiersz. Tak, na pewno 18 wiersz. Tam jest opisane pewne zwierzę. To zwierzę opisuje sam Bóg i mówi tak: popatrz na jego kości, niby rury miedziane. Kiedy pokazuje moc tego zwierzęcia, to używa obrazu miedzi. To nam sugeruje, że ta miedź właśnie wyraża moc, wyraża stałość, siłę. Kiedy byśmy pozostali przy tym tłumaczeniu brązu czy spiżu, to brąz i spisz również mówi o mocy Boga. Mówi o wrotach spiżowych, o rogach spiżowych, o zaworach spiżowych. To wszystko mówi o mocy Boga. Kiedy pozostaniemy przy tej symbolice, to ta miedź mówi nam o Bożej mocy, o Bożej potędze, o Bożej stałości, o Bożej niezmienności, o tym fundamencie. Te zasłony białe, to jest biały bisior, nawet skręcony, czyli podwójnie skręcony, podwójny splot, to pisze nam o tym w tym 9 wierszu 27 rozdziału. Kolor biały, w ogóle kolory w Piśmie Świętym mają swoje znaczenie. Kiedy Duch Święty używa jakiegoś koloru i posługuje się nim w jednym miejscu, to konsekwentnie posługuje się tym kolorem w tym samym znaczeniu przez całe Pismo Święte. Nie miesza tych kolorów. I w Piśmie Świętym biały kolor mówi o sprawiedliwości, o czystości. Sprawiedliwość Boża, czystość Boża. To jest to ogrodzenie. To jest ten splot. A tu jest jeszcze podkreślone ze skręconego bisioru. To był taki podwójny splot. Wiecie, na to można spojrzeć w ten sposób. Bo sprawiedliwość się objawiła, ale ona się objawiła dwojako. Chrystus jest sprawiedliwy. On grzechu nie popełnił. A więc to jest sprawiedliwość objawiona. Ale jest drugi rodzaj sprawiedliwości. Sprawiedliwość przypisana tym, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Oczywiście przed wcześniejszym upamiętaniem. Nie ma czegoś takiego jak pójście za Chrystusem bez upamiętania. To jest fałszywa wiara. A więc widzicie ten splot, ten podwójny skręt białego płótna, lnianego bisioru. On mówi nam o takiej podwójnej sprawiedliwości. Sprawiedliwość, która się objawiła, którą jest Jezus Chrystus, i sprawiedliwość, która jest przypisana wierzącemu w Jezusa Chrystusa. To ten płot, to ogrodzenie. I teraz te słupki miały głowice pokryte cienką blachą ze srebra. Kapitalne znaczenie. Teraz tylko powiem. Musicie mi uwierzyć na słowo. Uzasadniam to wtedy, biblijnie to uzasadniam, kiedy będę mówił o fundamencie samej świątyni.
A teraz powiem, że te słupki mówią o łasce dla świata, o zbawieniu, o propozycji, czy zbawieniu człowieka przez Boga świata. Bóg chce zbawić świat. I te słupki właśnie o tym nam mówią. Te głowice słupków, to srebro. Mówią o odkupieniu, o zbawieniu, jakie Bóg kieruje w kierunku świata. Te głowice były widoczne na zewnątrz. One połyskiwały na zewnątrz. Weźmy to teraz w jedną całość. Kiedy Izraelita się obudził, przetarł oczy. Wiecie, przybytek był w środku obozu izraelskiego. Tu już były uszeregowane, uporządkowane. Bóg uporządkował już plemiona izraelskie po 3. W sumie 12 plemion. I to były, Izraelici mieszkali w namiotach takich zwyczajnych, szarych. Najczęściej były pokryte, zdarzały się, że były pokryte płótnem, ale to było szare płótno. Ale najczęściej były to skóry ze zwierząt. Szare, zwyczajne skóry ze zwierząt. I taki Izraelita wychodzi rano, przeciera oczy i widzi ten las szarych namiotów. To wiedział, że to są jego pobratymcy. A później kieruje oczy w stronę tego przybytku. Takiej dziwnej budowli. Widzi to ten słup dymu, jeżeli to było już za dnia. I widzi ten biały płot. I ma od razu skojarzenia. Wie, że te słupki stoją na tych miedzianych fundamentach. Bóg, który jest mocny. Bóg, który jest czysty i sprawiedliwy. Bóg, który chce zbawić świat. To ten obraz zawarty jest w tym ogrodzeniu. Bóg mocny, niezmienny. Bóg, który jest czysty, sprawiedliwy, bez grzechu. Bóg, który chce zbawić grzesznika. To jest zawarte w tym spojrzeniu. Tak byśmy mogli na to spojrzeć. Jak już wspomniałem, na teren dziedzińca można było wejść przez wejście, przez bramę wyznaczoną przez Pana Boga. Właściwie ta brama, ona jest również opisana w tym 27 rozdziale od 9 do 19 wiersza. Ona jest opisana tam w środku, kiedy przeczytamy od 13 wiersza, tam jest właśnie opisana ta brama. Ona była częścią tego ogrodzenia. Wykonana była z tego samego materiału, z tego samego białego bisioru. Tylko Bóg kazał na ten bisior nanieść jeszcze dodatkowo 3 kolory. W sumie były 4 kolory. 4. Na białym tle. Czytamy o tym w 16 wierszu. Brama dziedzińca mieć będzie kotarem na 20 łokci z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru, wzorzyście haftowaną, do niej 4 słupy i 4 podstawy. To jest opis tej bramy. Na białym tle naniesione były jeszcze dodatkowo 3 kolory. One tu są w takim języku trudnym nam do zrozumienia. Ja to wam przetłumaczę. Podpisałem sobie to pod spodem. Warto sobie zrobić taką notatkę, żebyśmy wiedzieli. I tak, fioletowa purpura to jest niebieski. Czerwona purpura to jest faktyczna purpura. Mamy jakieś skojarzenia purpuraci. To jest właśnie tu określone jako czerwona purpura. Karmazyn albo szkarłat w niektórych tłumaczeniach. Jak my tu mamy szkarłat, niekiedy jest tłumaczone jako karmazyn. Tu jest właśnie karmazyn, a w niektórych jest szkarłat, przepraszam. To jest kolor czerwony. A więc były na tym białym tle naniesione jeszcze 3 kolory. Kolor niebieski, kolor czerwony, kolor purpurowy. Jakie mamy skojarzenia? Kiedy czytamy, że ta brama była jedyna, która prowadziła na teren dziedzińca. Od razu mamy skojarzenia z tym, co Pan Jezus powiedział. Ja jestem drzwiami.
Wiecie, w Nowym Testamencie ten wyraz ja jestem drzwiami, on dokładnie jest tym samym wyrazem, kiedy mówi brama. To jest w Grecji dokładnie ten sam wyraz. Mamy od razu te skojarzenia, że ta brama mówi o Jezusie Chrystusie. I dokładnie tak jest. Szerokość tej bramy była na 10 metrów. Bardzo szeroka. Również na czterech słupkach ta brama była zawieszona. O czym mówi nam ta brama? Ten biały kolor mówi nam o sprawiedliwości Chrystusowej. Jezus Chrystus, który jest sprawiedliwy, który jest czysty. Przyszedł ten, który grzechu nie popełnił. To ten biały kolor. Ten niebieski kolor mówi nam o Bożym Synu. Jezus Chrystus, Boży Syn. Ten, który przyszedł z nieba. Ten, który przyszedł z góry. Wiecie, tak jest akurat pięknie, że przy ładnej pogodzie, jak popatrzycie do góry, to niebo jest niebieskie. Takie mamy skojarzenie. Piękne skojarzenie. Niebieski kolor nieba. Oczywiście to jest to niebo fizyczne. Ale mamy to skojarzenie, że właśnie On przyszedł z nieba, z góry. Ten niebieski kolor mówi nam o Chrystusie jako o Synu Bożym. Wiecie, tu musimy mieć to znaczenie Syna Bożego biblijnie. Bo dzisiaj jest taka tendencja do pomniejszenia tego znaczenia. No cóż takiego, Syn Boży. Izraelici doskonale wiedzieli, że kiedy Pan Jezus nazywa się Synem Bożym, że On się równa z Bogiem Ojcem. Oni doskonale wiedzieli. I takie jest znaczenie tego określenia Syn Boży. Biblijne znaczenie. Nie pozwólmy sobie pomniejszyć tego znaczenia. Dlatego jest tak mocno podkreślone. Kto wtedy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym. W tym mieszka Bóg, a On w Bogu. W tym biblijnym znaczeniu. A więc ten kolor niebieski mówi nam o tym, że Jezus, sprawiedliwy, Syn Boży. Kolor czerwony, mamy od razu skojarzenia z Jego ofiarą. Wiecie, jednego razu Pan Jezus przychodzi nad Jordan, tam był Jan Chrzciciel, było mnóstwo ludzi, Jan Chrzciciel chrzcił. Ludzie nie zwracali uwagi, że jeszcze jeden człowiek podchodzi, ale Jan Chrzciciel pod wpływem Ducha Świętego, on rozpoznał, kto to się zbliża, wskazuje na niego palcem. To jest Ewangelia Jana, od razu na samym początku pierwszy rozdział. Mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To ten kolor czerwony. Bóg to zapowiada w przybytku, że pojawi się Jego Chrystus, który będzie sprawiedliwy, który przyjdzie z nieba, który odda swoje życie jako ten baranek, Boży baranek za grzechy świata. No i ten kolor purpurowy. Z tym jest kłopot, bo purpura za czasów Pana Jezusa i nie tylko, ale trzymajmy się tego okresu, była związana z władcami pogańskimi. Wiecie, Pan Jezus podawał się za króla, ale ludzie mu nie wierzyli. Kiedy go aresztowali i chcieli go zhańbić, to zdjęli z niego szatę i ubrali go w szatę purpurową. Ale w takim prześmiewczym znaczeniu. Wyśmiali go. No król, no jakiś ciebie król. Zelżyli go, opluli go. No naprawdę zrobili co najgorszego. Ale oni wiedzieli, że ta purpura, ona symbolizuje władzę. A tu Pana Jezusa chcieli tylko zelżyć. Ale purpura rzeczywiście symbolizuje władzę. To jaka to władza, kiedy to za czasów Pana Jezusa w purpurę ubierali się ludzie z tego świata. Bo to nam mówi o tym, że ostatecznie władza należy do Jezusa Chrystusa. To On jest Panem Panów i Królem Królów. Nie wszyscy to przyjmują teraz. Z Bożej łaski. Myślę, że tak jak tu jesteśmy, to my teraz ginamy przed Nim kolana, jako przed władcą, jako przed naszym Odkupicielem, jako przed tym barankiem Bożym, który i nasze, moje grzechy zgładził. My Go już teraz uznajemy, nie tylko jako Zbawiciela, ale jako Pana. I zginamy przed Nim kolano. Ale ostatecznie każdy przed Nim zegnie kolano.
ale ten, kto to zrobi za późno, będzie mówił do gór, padnijcie na nas. A więc widzicie, jak wiele nam mówi ta brama. Brama nam mówi o Panu Jezusie Chrystusie. W takich szczegółach. Jeszcze kilka takich szczegółów z tą bramą. Może dwa takie szczegóły. Kiedy czytamy uważnie ten 27 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, to tam jest napisane, że Izraelici mieli obowiązek, kiedy ten namiot był przenoszony i rozkładany na nowym miejscu, zawsze go geograficznie tak usytuować, żeby ta brama była od strony wschodu. To jest dziwne. Kiedy czytamy o tym, to patrzcie, 13 wierszu. Szerokość dziedzińca od strony wschodniej ku wschodowi będzie na 50 łokci. I teraz to jest właśnie opis tej bramy. Bo później w 14 wierszu jest powiedziane 15 łokci zasłon na jedną stronę. To jest te 15 łokci. 15 łokci na drugą stronę. No a później w 16 wierszu jest ta brama. A więc Bóg domaga się, żeby ten namiot był zawsze tak rozłożony, żeby ta brama była ku wschodowi. Dlaczego? To ma wielkie znaczenie biblijne. Przypominacie sobie, jak człowiek zgrzeszył i został wygnany? Co pisze o tym? Końcówka trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Przeczytajmy pierwszą Księgę Mojżeszową, trzeci rozdział. Czytam 24 wiersz. To jest ostatni wiersz tego rozdziału. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Człowiek został wygnany na wschód. Teraz Bóg każe wybudować przybytek, który w detalach pokazuje, jaką drogą musi przejść człowiek, żeby dojść z powrotem do drzewa życia. Bo drzewo życia również jest symboliką Chrystusa. To ostatecznie to życie wieczne dał nam Bóg, a to życie jest w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie. Ale człowiek wygnany na wschód został pozbawiony dostępu do drzewa życia, do źródła życia wiecznego. Ale w tym przybytku, że Bóg kazał zawsze usytuować go tak, żeby to wejście było od wschodu, Bóg zapowiada, będzie taki czas, że człowiek będzie mógł wrócić. I to właśnie ten przybytek go ten zapowiada. Będzie mógł wrócić, tak jak został wygnany z tego kierunku, tak będzie. To jest symbolika w tym również zawarta. Ale będzie mógł powrócić. Wiecie, wierzący ludzie przychodzą do Chrystusa. To można powiedzieć, przychodzą od wschodu. To jest niezwykłe. Kiedy sobie to uzmysłowimy, Bóg pozwala nam powrócić na Jego warunkach. Wiecie, dzisiaj niekiedy są takie pomieszane biblijne prawdy z ludzkimi. Wczoraj otrzymałem, czy to było przedwczoraj, SMS-a od pewnej siostry z naszego zboru. I mówi mi tak, wiesz, w tym SMS-ie, od lat przejeżdżam obok pewnego budynku kościoła, a tam napisane było, Jezu, ufam Tobie. A teraz przejeżdżam i tam ten napis został zdjęty, a jest napisane przez Maryję do Jezusa. Coś biblijnego, coś ludzkiego. To jest takie charakterystyczne dla człowieka. Izrael. Bracia i siostry, jesteśmy tak biblijni, że u nas nawet ten model przybytku jest w właściwym kierunku. Wschód jest tam. O, super. No. To się cieszę. Ale wiecie, bądźmy wyczuleni, bo Słowo Boże nas uczy, że zwodzenie będzie
Nie w ten sposób, że ktoś powie, nie ma Biblii. Ale wymiesza biblijną naukę z ludzką nauką. I to już wtedy nie jest Boża nauka. A więc to jest ta jedna sprawa związana z tą bramą. Jest jeszcze jedna sprawa związana z tą bramą. Biblia nas uczy, że ta brama teraz jest otwarta. Teraz jest zaproszenie. Pójdźcie do mnie wszyscy. Teraz jest zaproszenie. Teraz jest czas łaski. Teraz jest dzień zbawienia. Ale Biblia nas uczy, że ten czas się kiedyś skończy. Że ta brama będzie zamknięta. Wiecie, o tym mówi Stary i Nowy Testament. W Starym Testamencie jest to pokazane na przykładzie Arki Noego. Przypominajcie sobie, jak Noe budował Arkę i ją wybudował. Wyobrażamy sobie, co się tam działo. Jakie szyderstwa Noe musiał znosić, kiedy budował Arkę, gdzie nie było wody. Mało tego, za bardzo jej nawet za bardzo deszczu nie znano. Na suchym lądzie Noe buduje statek, który ma się unosić na wodzie. A w końcu go wybudował. Gdy w Arce znaleźli się ci, co się mieli znaleźć. Ci, co znaleźli łaskę w oczach Bożych. Tak jest powiedziane. To nie Noe zamknął, ale Bóg zamknął. Ja sobie tak lubię niekiedy wyobrażać, kiedy czytam jakieś fragmenty Pisma Świętego. I tak sobie wyobrażam, co się działo. Woda z gruntu, z góry podnosi się. Arka się dźwiga. Nie ma już dokąd uciekać. Pagórki zalane. I to pukanie. Noe, otwórz. Otwórz. Przecież mnie znasz. Przecież ja tobie pomagałem budować tą arkę. I wiecie, po ludzku prawdopodobnie Noe by otworzył. By się tak zlitował. Ale Bóg się zlitował i dał nam ratunek. Ten ratunek jest w Chrystusie. Teraz jest czas łaski. Nie przegap tego, bo kiedyś ta brama będzie zamknięta. Bóg zamknie te drzwi. I już nikt nie wszedł. Wszyscy poginęli. To jest ten obraz ze Starego Testamentu. A pamiętacie ten obraz Nowego Testamentu? Z Ewangelii Mateusza, z 25 rozdziału, kiedy Pan Jezus mówi o tych pannach, o tych 10 pannach, które 5 było mądrych, a 5 było głupich. Te 5 głupich nieprzygotowane. I oto teraz nadchodzi oblubieniec. I one sobie uświadomiły nagle, że są nieprzygotowane. Były religijne. Nie można im tego odmówić. Ale jakoś tak czytały Słowo Boże, że nie postępowały według Słowa Bożego. Wiecie, to jest takie niebezpieczne. Być religijnym. Religia a wiara to nie jest to samo. Wiara to jest wiara w Jezusa Chrystusa. To jest nowotestamentowa definicja wiary. Pan Jezus modli się, mówi do swojego Ojca, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Religia to jest ludzki sposób na przyjście do Pana Boga. Właściwie tak jedyna prawdziwa religia opisana w Piśmie Świętym to jest religia izraelska. To jest prawdziwa religia. Ale wszystkie inne religie to są religie fałszywe. A więc te kobiety sobie nagle uzmysłowiły, że może były religijne, ale nie do końca postępowały zgodnie z wiarą, z Pismem Świętym. Drzwi były zamknięte. Pukają. Otwórz. Nie zna was. Zostały na zewnątrz. Wiecie, to jest takie ważne, żebyśmy tą lekcję też wzięli sobie do siebie. Sprawiedliwy, mocny, sprawiedliwy Bóg okazuje łaskę dla całego świata. Kiedy Pan Jezus umierał, jest powiedziane, On umarł za grzechy całego świata.
Bóg w Chrystusie świat sobą pojednał. Ale Bóg ustanowił warunki. Nie możesz przyjść do Chrystusa na swoich warunkach. Musisz przyjąć Jego warunki. Podstawowym Jego warunkiem to jest Jezus Chrystus, Jego Syn. Musisz Go rozpoznać. Musisz wiedzieć, że to On za Ciebie umarł. Musisz wiedzieć, że On może być Twoją sprawiedliwością. Musisz wiedzieć, że to On teraz będzie władał, kiedyś Mu oddasz swoje życie, że to On będzie panował, On będzie władał nad Twoim życiem. Musisz o tym wiedzieć. I musisz przyjść teraz, aby nie było za późno. To jest ta druga część. Zrobimy sobie chwilę przerwy.